8 kwietnia wspominamy błogosławionego Klemensa z Osimo, prezbitera i zakonnika. Klemens urodził się w Osimo, w prowincji Ancona, we Włoszech na początku XIII wieku. W 1256 roku wstąpił do zakonu Augustianów. Wiadomo, że wcześniej był pustelnikiem, lecz inne szczegóły z jego życia zatarła historia. Surowe życie pustelnicze było dobrym przygotowaniem do życia zakonnego. Współbracia powierzyli mu na kilka lat funkcję przełożonego w prowincji, a na ponad 10 lat funkcję przełożonego generalnego zakonu Augustianów. Zatroszczył się o formację intelektualną i duchową kandydatów do zakonu. Otworzył kilka domów zakonnych w miastach uniwersyteckich ówczesnej Europy, by tam mogli kształcić się przyszli zakonnicy. Wprowadził jednolitą liturgię w całym zakonie. Przyczynił się do ożywienia pobożności maryjnej wśród współbraci. Dzięki jego staraniom i pracy odnowiono i przystosowano do ówczesnych warunków konstytucję zakonu Augustianów. Troszczył się o zachowanie jedności w zakonie. Sam bardzo wiernie i gorliwie realizował zasady życia zakonnego, szczególnie praktykował ubóstwo i zachęcał do tego innych. Zmiany wprowadzał roztropnie, z wielką mądrością. Odnowił zakon i cieszył się wielkim szacunkiem. Był współzałożycielem klasztorów sióstr augustianek. Już za życia uważano go za świętego. Błogosławiony Klemens zmarł w Orvieto 8 kwietnia 1291 roku. Jego relikwie znajdują się w kaplicy domu generalnego ojców Augustianów w Rzymie. Papież Klemens XIII w 1761 roku zatwierdził jego kult. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Klemensa na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.